Hej, cześć, witajcie, z tej strony Klaudia. Dzisiaj właśnie wyszedł na Eldari event muzyczny. Także co, bez przedłużania od razu przechodzimy sobie do tej witryny, gdzie jest event. Ja już sobie tu otworzyłam w nowej karcie. I tak, tutaj mamy cały event. Event trwa, jak widzicie, 10 dni, 10 godzin. I teraz tak, ja tutaj sobie przeczytam jeszcze dokładniej, o co chodzi, bo już trochę okiem rzuciłam, że tak powiem, ale przeczytam sobie z Wami tutaj, co tu mamy do zrobienia, co i jak. Z odrętwiałym ciałem zapuszczam się w to wspaniałe miejsce, pełne boskich kolorów i ogromnych kryształów. To piękno, to uczucie, to może być tylko sen. Nadstaw uszu. Twój sen doprowadzi Cię do czterech kryształów o różnych kolorach. Otwórz dźwięki, które usłyszysz, aby zebrać kryształy i wymienić je na elementy stroju Chosen One, czy jakoś tak. Uwaga! Kryształy będą wystawiać Cię na próbę. Im dalej zajdziesz w zbieraniu kryształów, tym bardziej złożona będzie melodia do odtworzenia. O kurde. Będziesz miała okazję przetestować swoje ucho 5 razy dziennie. Będziesz mogła poćwiczyć, zanim podejdziesz do próby. Okej, z tym fajnie. Kryształy będą musiały się naładować, aby wydobyć z siebie melodyjne dźwięki. W miarę upływu czasu będą potrzebowały więcej czasu na odzyskanie wystarczającej ilości energii. Aby wymienić kryształy na elementy stroju, naciśnij na pucharek, gdy się napełni. Powrót do rzeczywistości. Podczas poszukiwań będziesz mogła znaleźć rzadkiego chowańca, Wiz Spirit, czy jakoś tak, który jest znany z tego, że uwielbia zaczarowane dźwięki. Będzie bardzo szczęśliwy, jeśli pewnego dnia będzie częścią Twojego snu. Możesz również znaleźć nową, ekskluzywną dekorację, a także strój Music Paper, dostępny podczas poszukiwań w butiku. Music Paper to chyba już był w tamtym roku, o ile dobrze pamiętam, bo taki coś był papierowy, więc to chyba ten. Wskazówka. Słyszeliśmy, że po krainie błąkały się chowańce Korivora, Makril i Alikiam, czy jakoś tak, te, które były w zeszłym roku po prostu, oraz że pianino eteryczne pojawiło się w butiku Puriry, czyli też w tamtym roku to było. Śnij, strażniczko, śnij. Po skompletowaniu epickiego stroju i uzupełnieniu kryształów, twój sen nabierze zupełnie nowego wymiaru i zaoferuje ci chwilę, której z pewnością nie zapomnisz. To właśnie wtedy otrzymasz ilustrację z tego eventu. Minigra pozostanie dostępna do końca trwania eventu, nawet jeśli zebrałeś już wszystkie kryształy. O, fajnie. Chyba tego nigdy nie było. Bonus. Legendarny strój Crystal Clear jest dostępny o 1500 punktów z doładowań. Wszystkie kolory stroju znajdziesz u Puriry. Dobra, ja już sobie, że tak powiem, zrobiłam doładowanie, więc teraz przejdziemy sobie do tego stroju i zobaczymy, jak wygląda. Okej, więc tutaj mamy, jak klikniemy na tą nutkę, te stroje, ten strój, o którym nam mówili, on jest bodajże z poszukiwań i chowańca i ilustrację do odblokowania, a tutaj w tej gwiazdce mamy ten strój za doładowanie, więc my sobie teraz tutaj klikamy uzyskaj i zobaczymy, jak on tutaj wygląda. Okej, wow, to berło mi się podoba, bluzeczka mi się podoba, peleryna. No, to są chyba według mnie najfajniejsze rzeczy. Włosy w sumie bardzo ładne, ale wiem, że pewno będą mi się częściej kurzyły, niż będę z nich korzystała. Dobra, przejdziemy sobie to tutaj. Aha, czyli zobaczcie. A my, że tak powiem, tutaj wszystko razem. Nie możemy wybrać sobie oddzielnie elementów. To ja tak przelecę na szybkości i Wam pokażę wszystkie kolorki. Fajnie to wygląda. Ło, ten jaki fajny, kolorowy. Te włosy są fajne tutaj w tym wydaniu. Nie wiem, te włosy w sumie wiem, że będę rzadko je nosiła, ale ładnie. Wow. Ej, w ogóle jaki brązowy ładnie połączony z tym. Ojaj, te perło, ładny kolor. Bardzo ładny. Powiem Wam, że jak na moje oko, te deklinacje są bardzo ładne. I nie wiem, który wybrać. Ten mi się podoba. Tutaj mi się podobają włosy, znaczy wiecie, to może średnio ten, tutaj ten jakby pył, ta zorza trochę, to wygląda jak taki, może nie zorza, co się powiedziałam, jak kosmos taki, o. Ale to jest mój kolor, ale całość tak, może gorset mi się podoba, ale tutaj średnio. Waham się nad tym, albo nad tym, albo nad tym. Ale myślę, że sobie kupię ten, a potem resztę sobie, chociaż wiecie co, kurde, ja i moje zdecydowanie życiowe to jest... Nie wiem. Dobra, wezmę ten, bo ten ma w sumie więcej elementów czarnych, a będę mogła sobie potem dokupić ewentualnie pozostałe kolorki. Więc dobra, wybieram sobie ten i ja się w sumie w niego przebiorę.
bo mam starą stylówkę, którą chcę zmienić, także zaraz się widzimy. Okej, i strój tak prezentuje się na mojej postaci. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Naprawdę nie wiem, czy będę to wszystko razem często nosić, ale według mnie wszystko jest bardzo ładnie dopracowane. Zobaczcie tutaj te szczegóły piękne. Bardzo mi się podoba. To jeszcze wam tylko tak na szybkości pokażę ceny tych elementów w butiku. Już sobie to wszystko pootwierałam. A tutaj mamy tło, które możemy chyba zdobyć na mapce, ale nie jestem tego pewna. Tutaj mamy berełko za 60. Tutaj mamy te kryształki takie wokół naszej garci, to są te. Tutaj ta pelerynka, spódnicza, tak, spódniczka. Ten gorset czy bluzka, nie wiem jak się nazywa w sumie, tak zobaczymy. To jest gorset, tak. Osobny element. Tutaj mamy naszyjnik, taki mały w sumie duperelek. Tutaj mamy, co to jest? Coś na twarz, ale nie widzę, poczekajcie. Makijaż! A, nie zauważyłam, w sumie poczekajcie, a ja musiałam mi przykryć, bo założyłam, dobra, mniejsza, jakiś makijaż, nawet nie zauważyłam tego. I tutaj mamy te włosy za 125, poczekajcie, chciałabym ubrać jakieś. O, zajarzyło, dobra. Wow, ładne są, na pewno się pokuszę na kilka deklinacji, Boże, jak dzisiaj gadam. No dobra, i teraz przechodzimy sobie do eventu i zobaczymy, o co tutaj w ogóle chodzi. Więc może zaczniemy trening. I boję się trochę tego, bo nie wiem, czy mamy tyle dobry słuch, żeby to odtwarzać. Ale okej. Aha. O kurde. Okej, udało się! Czyli musimy klikać te kryształy, żeby grała muzyka i żeby to otwarać. Prawie tak jak kiedyś, jak klikaliśmy na te pulpataty, czy jak tam się one nazywają, pamiętacie? Też kiedyś takiego było. Więc poczekajcie, trening zakończony, czas przejść do poważniejszych rzeczy. Kryształy czekają już tylko na ciebie, aby zacząć. No dobra, to próbujemy. Zobaczymy, teraz może dali nam łatwo, a się okaże trudniej. Okej, i widzicie, tu u góry był czas. Brawo, zebrałaś jeden kryształ. Kryształy muszą się naładować. Możesz grać teraz lub wrócić za w sekundach. To się tylko dzieje? Albo po prostu, wiecie, bo ja nagrywam, to jest godzina w sumie 14, to może jakiś już, że powiem, limit minął? Nie wiem, teraz zobaczymy. Zagram jeszcze raz i zobaczymy, jak nam będzie teraz liczyło. Czy taki jest krótki czas, czy faktycznie to jakoś co kilka godzin. Okej, gramy. Ups, to było źle. Ej, nie wiem. Ale czemu? Byłam pewna, że... A, tego ominęłam chyba dziada. Okej, czyli widzicie, dobra, tu nam się ładuje w sekundach. To ja może będę tutaj robiła cięcia, żeby was tutaj nie nudzić i zaraz będę do was wracała po każdej, wiecie, przerwie. Okej, zostało kilkanaście sekund i do was wracam, ponieważ muszę wam powiedzieć, że tutaj w ogóle przez cały czas miałam otwarte te okienko i bardzo fajnie było tutaj słuchać muzykę, jakieś, wiecie, krople spadające tutaj, jakby, wiecie, jakbyśmy byli w jaskini. Także wow, bardzo, bardzo fajnie i gramy sobie znowu. Dobra, udało się. Widzicie, moja pamięć nie jest zbyt długa. I teraz widzę, że ten czas się wydłuża. Najpierw była minuta, teraz są już dwie. Ale dobra, nie będę czekała. Od razu sobie tutaj zagramy jeszcze raz. Chyba ostatnia partia na dzisiaj. Darmowa oczywiście. Dobra, nie byłam pewna, czy jeszcze raz niebieski, ale okej, udało się.
Dobra, nie mamy dzisiaj partii i tutaj mam chyba cztery. Poczekajcie, kryształy będą milczeć przez resztę dnia, aby odnowić swoją energię. Aby zabrać więcej, naciśnij przycisk Otrzymaj kryształy. Już się boję. Dobra, posiadasz cztery kryształy. Zobaczymy, ile to kosztuje. Ile kryształów chcesz otrzymać? Czyli jeden kosztuje 12. Tylko wiecie co, jest taki problem, że ja nie wiem, ile mi jest w ogóle ich potrzebnych. No słuchajcie, przeczytałam na forum, że potrzebujemy 5 kryształów, aby wymienić je na jakiś tam element stroju. No ja w sumie mam już ich 5, tak? Posiadasz 5 kryształów, więc co? Mam tu kliknąć. O mój Boże, jaka jestem durna. Czy wy to widzieliście? A ja się zastanawiam, co mam tu jeszcze zrobić, skoro mam 5 kryształów. No dobra, nie skomentuję. Przelecimy sobie, co ja wybieram. Aha, tutaj dobra na czole coś. Mówię, że nie skomentuję mojej głupoty i ślepoty. Okej, widzicie, tutaj mamy coś na czole, jakiś mini księżyc. W ogóle ten strój też mi się bardzo podoba i przyznam, że kurczę, pszczoły się postarały. Naprawdę się postarały. Dobra, wybiorę ten szary, bo na razie w sumie to nie wiem, jak inne deklinacje wyglądają. Czyli poczekajcie, potrzebujemy żeby wypełnić ten pucharek, potrzebujemy 5 kryształów, a ten strój ma elementów, nie wiem ile, ale poczekajcie. Nie wiem, czy to jest jako jeden liczone, to są włosy i korona, czy oddzielnie, czy ten księżyc też jest oddzielnie, ale tak policzmy pi razy drzwi, że tak powiem. Policzmy, że księżyc z włosami jest jako jeden, korona jako dwa. Tutaj chyba naszyjnik 3, 4. 5, pasek 6, 7, 8, 9. Około 10, myślę, elementów. Razy, poczekajcie, 12 kosztuje jeden kryształ, a potrzebujemy 5, to jest 60, czyli jakieś 600 monet. Okej, więc w przypadku, kiedy zdobędziemy już 5 kryształów, zostało nam do zdobycia 45, czyli w sumie widzicie, jest 50. I to będzie kosztowało 540. No to dobra, no to lecimy sobie dalej. Tryb nieskończony. Łe? Co? Nie! Ja muszę w to grać? 6.5 hours later. Okej, to jeszcze kupię sobie tutaj, co nam. Aha, spodnie. Poczekajcie, bo jestem normalnie tak zdezorientowana. A, i klikam wam cały czas. Sorki, sorki. Normalnie jestem w szoku, bo ja naprawdę myślałam, że tym razem już jak kupiłam, to wiecie, zawsze było, że jak coś kupowaliśmy, to już nie było dalszej partyjki. W sensie dalszej partyjki, dalszego grania. A tutaj widzicie. Kurczę, fajne te spodnie. Ten jest fajny kolor. Ten mi się podoba. Ten średnio. Ten mi się podoba. Ten też jest nawet fajny. Zielony też fajny. I brązowy. Dobra, wezmę sobie może ten albo ten. Dobra, polecę w ten kolor. O Jenki, no to mówiłam, że. A poczekaj, coś jeszcze mogę kupić? Aha, ten kluczyk na dole. Klucz wiolinowy chyba, to jest to. O nie, już mi się nie podoba, że mój kolor, który wybrałam, będzie z pomarańczowym. Raczej. Więc ja sobie wybiorę ten jasny. I coś jeszcze można? A nie! O Boże, znowu jestem durna. Jak to kupiłam, to jest właśnie ten tryb nieskończony. Czyli to, że mogę po prostu grać, bo już jakbym skończyła event. Czyli ja wcale teraz nie musiałam chyba w to grać. Boże, Boże, jaka jestem durna. Ojejku, no nie wiem. Dobra, już dalej nie będę komentować tego. Już nie będę komentować. Fajne są ten stanik, nie wiem co to. Ten jest fajny kolor, ten jest według mnie fajny. Dobra, ja lecę do kompletu. No, czyli widzicie, mamy tutaj teraz wszystko po kolei. Teraz tą narzutkę wybieramy. A ja tu się męczyłam, zestresowałam, że będę to już grała. Ale widzicie. Tak to bywa. Nie, ja bym, chociaż to jest chyba ten do kompletu, ale ja bym teraz sobie zrobię taką jasną stylówkę, tylko że zobaczę te kolory raz, te jasne wszystkie.
Ten fajnie wygląda i pasuje mi szarym i tym. Dobra, on jest tutaj jak coś. I ten. Może damy trochę koloru i dobra, wezmę sobie ten. I co teraz mamy? Przedmiot buty, dobra, buty. Naprawdę, aż powiem wam, że się zdenerwowałam, bo naprawdę nie wiedziałam, co jest grane. Naprawdę, wprowadziło mnie to w niezłe zakłopotanie. Taki bardzo dla mnie ten event był niejasny, muszę przyznać. Ale jeżeli chodzi o samą formę i o stroje, to w sumie bardzo mi się podoba. Kurde, żadnych butów nie mam, żeby mi tu pasowały. Ten powinien być kolor. Żadne mi się nie podobają. Żadne, w sensie żadne mi nie pasują za bardzo. Chyba najbardziej te. Chociaż i tak średnio, dobra, wezmę. I teraz co? Cekiny jakieś, tylko nie wiem, gdzie te cekiny są. Dobra, na twarzy. Na twarzy są cekiny. Kurczę, jestem taka blada, że i tak ich nie widać za bardzo. Dobra, wezmę może albo te, albo te, albo te. A tych za bardzo nie widać. Dobra, ale wezmę te, w sumie będą bardziej pasować. I co? Korona, dobra, czyli jest oddzielnie. Do kompletu niby ten powinien być. Kurczę, tak wybrałam takie kolory, że teraz ciężko mi coś tu dobrać. Ten chyba najbardziej by mi pasował teraz. Szkoda, że nie ma czegoś takiego w takim kolorze jak ten tutaj klucz. Liczyłam, że coś będzie w takim, wiecie, takim bardzo jasnym, kremowym. Co teraz wybieram? Pasek, dobra. Aha, ten pasek jest taki z czymś takim. Jejku, ciężko tutaj, wiecie, jak ktoś wybiera różne kolory, to ciężko tutaj jakoś fajnie, żeby to współgrało. Dobra, ten mi pasuje w miarę, powiedzmy. Ale wydaje mi się, że ten byłby od mojego kompletu. Ale wezmę ten, bo tu fajnie wygląda i pasuje mi to, te oczko do tej korony. Więc niech będzie coś takiego. I co? Przedmiot luna, czyli włosy, tak? Okej, wow. Ładne. Pozwolę sobie teraz wziąć myszkę i wam trochę poklikać. Ale chcę tutaj, wiecie, to jest suwak i chcę wybrać bordowe, a wyglądają w sumie trochę jak brązowe. Wybrać swój odpowiedni kolor. Ten albo ten bym wzięła. Ten jest takimi ciemnymi, a ten ze złotymi. Ha, bo księżyc też się różni tym kolorem. Nie wiem, pewno wezmę sobie, dokupię później kolejne, ale może teraz wezmę sobie te. I co, mamy wszystko. I mamy ilustrację. Zobaczcie, to jest wyrocznia. Daje nam koronę. Ale mam ciarki. Ale powiem wam, że te biusty tutaj to wow. Ale wow, nie spodziewałam się takiej, nie spodziewałam się kompletnie takiej ilustracji. Ale no, podoba mi się, przyznaję, że jest fajna. I co? Gratulacje. Stałam się jednością z kryształami, a wyrocznia zaszczyciła mnie swoją obecnością z darem w ręku. Ten sen jest taki słodki, taki melodyjny. Ukończyłaś event. W butiku znajdziesz wszystkie kolory odblokowanych przedmiotów. Podczas poszukiwań czeka na ciebie jeszcze wiele skarbów. Nie zapomnij wysłać swojego chowańca, aby ich poszukał. Kryształy jeszcze nie wygasły. Mini gra jest dostępna do końca trwania eventu. No właśnie, i to, co, o czym mówiłam. Że wcale nie musiałam w to grać, a myślałam, że muszę grać i oj, się tylko zestresowałam. No dobra, to czyli tak podsumowując, uważam, że event muzyczny był bardzo przyjemny. Bardzo podobają mi się stroje oba. Oba mają w sobie bardzo ładne elementy, z których na pewno będzie można stworzyć fajne i nowe kreacje. Widać, że stroje są bardzo dopracowane, tutaj mają bardzo dużo szczegółów i co tu jeszcze powiedzieć? W sumie
Widziałam chowańca tutaj na forum, bo było zdjęcie, także będę na niego polować. Ilustracja, no nie spodziewałam się kompletnie takiej i fajnie ją mieć w swojej kolekcji. Kolekcji. I jeszcze co do formy eventu, to bardzo mi się podobała ta jaskinia z tymi kryształami. Fajnie, że klikaliśmy na nie i otworzyliśmy dźwięki, bo bardzo ładna też była tam ta linia melodyczna, czy melodyjna, nie wiem jak to się mówi. I jak czekaliśmy, żeby odliczyć te, wiecie, te sekundy, które zostały do rozegrania kolejnej partyjki, to była naprawdę bardzo przyjemna dla ucha ta muzyczka. Także to na wielki plus. No i to tyle, no nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić. Chciałabym Wam życzyć miłego dnia i miłej zabawy podczas grania w ten event. I nie wiem, czy przyszły event, który, ten letni, który będzie, też będzie, że tak powiem, jeszcze na tej starej Eldari, czy na nowej. Jeżeli na tej starej, to pewnie będzie event jeszcze na YouTubie, jeżeli na nowej, to obawiam się, że niestety już nie. Ale no, poczekamy, zobaczymy, jak to będzie z tym nowym sezonem, czy Beamów nam pozwoli to nagrywać, czy nie. Bo jeżeli nie pozwoli, to niestety tutaj już nie będzie żadnych odcinków z Eldari. No ale dobra, na razie nie smutamy, na razie cieszmy się eventem i nowymi strojami. Co ja dzisiaj mówię? O Boże, normalnie chyba się nie wyspałam. I nowymi strojami. Także co? Pa, pa!